Meble ład. Moi drodzy, siedzimy tutaj w pięknym wystroju słynnych mebli ład, czyli Spółdzielni Pracy Architektury Wnętrz ład, która powstała już w 1926 roku po wojnie, weszła do CPLi, czyli do Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego. No, te meble nie mają jednego stylu, ponieważ przewinęło się przez nie prawie 3 pokolenia artystów. Natomiast wyróżniały się przede wszystkim niskimi seriami, to nie były meble produkowane masowo. No i co więcej, właśnie w kontekście na przykład mebli, kiedy produkowane były wielkie meblościanki, te gustownie dopasowywane do małych wnętrz, no były pożądaniem właściwie każdego, ale do zdobycia tylko przez ludzi ze znajomościami.